Witam Was w czwartek. Dzisiaj mamy 29 dzień września. Z tej strony Łukasz Fijołek, Fibonacci Team School. Tym razem przyglądamy się parze walutowej euro w relacji do jena. Tutaj widzimy, że rynek dochodzi do wewnętrznego mierzenia Fibonacciego 50%. Dodatkowym potwierdzeniem jest korekta pędząca 1 do 1, którą zaznaczam w tym momencie za pomocą tego różowego mierzenia. Interesuje nas ważny klaster Fibo, ważna zapora podażowa, zaznaczam ją w tym momencie. I to są okolice 114,20, 114,30. Dodatkowo tutaj warto zaznaczyć cały ten obszar, żeby pamiętać, że strefa może znaleźć się, że cena może znaleźć się w tym 10-13-pipsowym takim buforze bezpieczeństwa. Takie odchylenie w tym wariancie na interwale 4-godzinowym przyjmujemy, patrząc na skalę jeszcze dzienno w pewnym powiększeniu. Tutaj widzimy, że może nam się tworzyć układ harmoniczny wewnętrzny, głęboki. Ten układ harmoniczny zaznaczam za pomocą dwóch trójkątów. Tutaj mamy falę X, A, B. Kolejna część tego układu to jest B, C i D. No i proszę zwrócić uwagę, że punkt D bardzo często występuje właśnie na wysokości 8,86, a więc ten prostokąt troszeczkę rozszerzamy. Podsumowując, najbliższa zapora podażowa na okolice 114,11, 114,30, a więc taki 20-pipsowy bufor bezpieczeństwa przyjmujemy, w którym właśnie się cena znajduje. Natomiast najbliższe wsparcie wynika z wewnętrznego mierzenia FIBO ostatniej fali spadkowej. Tamte elementy mogę już wykasować. Mierzymy cały ruch wzrostu. Oczywiście cały ruch wzrostowy, tutaj najbliższa zapora popytowa, najbliższe wsparcie wynika z pierwszego poziomu FIBO. No i ten poziom FIBO jest również układem ZZB, czyli zasada zmiany biegunów. Wcześniejsze opory mogą stać się dla rynku dosyć ważnym wsparciem po tym silnym, dynamicznym wybiciu i to są okolice 113,40.